Witam Wrocław, ściskam piękny Kozanów. Proszę Państwa, sobota 7.30, 21 września. Zróbmy szybki podgląd na to, co się wydarzyło przez noc. Jesteśmy przy przystani koło Hobita. Aha, woda cofnęła, widać tą ścieżkę, bo była zalana. Także bardzo dobre informacje jak na weekend. Możemy czuć się spokojni. Tutaj przystań bardzo cofnęła woda przez noc. Zaraz zobaczycie na filmiku. Dla potwierdzenia, proszę Państwa, dotąd była woda wczoraj. Pięknie zeszła, tak. Dobra, proszę Państwa, tym razem jesteśmy na wysokości Celtycka 21. Tu przy parku. Zobaczmy, jak wygląda tutaj sytuacja, prawda? Nie ma powodu do paniki. Wszystko minęło, przynajmniej na tę chwilę. Możemy być spokojni. No zalało tutaj. No ale dobra, to przecież nie jest ta powódź z tamtych lat, prawda? No, nawet tutaj nie doszło. Także bardzo dobre wieści na weekend, przynajmniej na sobotę. Dobra, jesteśmy na Popowicach. Koło Wejherowskiej. Nie, spokojnie, nie ma co. Woda potężnie odeszła. Linia brzegowa jest. No chyba policjanci stoją, bo widzę, co odcinek pilnują. A tutaj? O, spokojniutko. Zobaczmy. Ponoć jakby wylała woda, to by to osiedle nowe było zalane. Chyba było zalewane, prawda? Nie ma co się zamartwiać, tylko żyć. Ponoć ta fala poszła do... cofnęła na Widawę. No ale mówią, nie oglądam telewizji. Całe szczęście, że mają być jeszcze dwie fale. Zobacz jeszcze te bloki, jak wyglądają. Tam mamy basen. A tutaj te nowe osiedla. Nie no, Kozanów to jest perełka. To jest najpiękniejsze miejsce do życia. Przynajmniej dla mnie. Ale oczywiście wszystkich pozdrawiam serdecznie z tego osiedla. Na pewno sobie pięknie tu żyjecie.